Cześć Wam. Chciałem Wam tylko pokazać, że mój Basiek jednak przeżył. Zaczyna się wybudzać. Tutaj jeszcze osłony nie ściągam, bo jeszcze mam mrozić pod koniec tygodnia. Minus 9. Teraz na to nakładam tylko agrowłókninę. Na dzień ściągam, niech się suszy. Także dał radę. Takie zabezpieczenie pomogło. W poprzednich filmikach mam pokazane, ile stopni, ile czasu mroziło. Fuksja też żyje. Już nawet widzę, oczka dostaje. Zaraz Wam pokażę, jak sobie porobiłam. Na jesień, jak ścinałam, tu oczka widać. Nie mogę przybliżyć. Zaraz Wam pokażę, jak młodziaki rosną. Jak ją ścinałam, gałązki ogoliłam wszystkie. Do zera żadnego listka. Poobcinałam, wtykałam w ziemię i się poukorzeniały. Idę Wam pokazać moje młode fuksje. A tu jeszcze jak basioka. Widzicie, oddałam tylko włókninę. Na to idzie folia bąbelkowa. Ptaszki śpiewają. Dzisiaj mieliśmy 13 stopni w cieniu. Dobra, idę po styropian jeszcze. No, na to położyłam styropian i na to koszczelnię. O, i na to blacha, żeby nie mokło i żeby styropian nie uciekł. Dobra, idziemy zobaczyć, jak tam fuksje rosną. Jestem w ogrodzie zimowym. Zobaczcie, powtykałam sobie fuksje. Jak ładnie rosną. Mają już korzonki, były pikowane, ponieważ były w paletce. To jest ta fuksja zimująca. No, wysiałam sobie jeszcze kukurydzę wariegatę. Mam bardzo dużo nasion, także eksperymentuję, jak sobie poradzi. Teraz wysiana. Tu mamy porę, seler. Tu mamy ostróżkę białą i żółtego klonika. Ten domowy klonik. Tu mamy klonikę wariegatę. Wielgachny już. Strasznie dużo poleciało mu listków. Ale już ma pączki, się odradza. Był cięty. Tam kolejny taki łysy klonik. Też był bardzo mocno przycinany, ale już widać, tutaj ma młode. One strasznie wielkie mi rosną, nie mogę później ich schować. Ale też już się odradza. No, a tak ogólnie to wszystko się wybudza. Dobra, cześć Wam. A żeby nie było, to jeszcze sobie posiałam koktajlowe pomidorki w donicach. To chyba wszystko z nudów. Tylko jak mi tak alokazje się wybudzają. No zobaczycie. To się wszystko zaczyna wybudzać. I to będą liście potężne. A ja, jak jest ciepło na dworze, ja to wszystko wynoszę do donicy, hartuję, wynoszę. No na razie jeszcze nie, tak może końcem marca zacznę, chyba że temperatury pozwolą. To ja się nie pomieszczę z nimi. Wszystko zaczyna być podlewane i wybudzane. A tu mamy kaliodorę, też już ładny listek idzie. I małżelasa. Dobra, cześć Wam.